jest ustawione tryb ciągły 7 stopni. Także do tego lecimy kierunek Sieroniowice. Siemaneczko, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie taki teścik. Sprawdzę, jakie spalanie ma na trasie. Mój Dawid po wymienie oczywiście wtryskiwaczy. Mam nadzieję, że to będzie dużo, dużo niższe spalanie niż dotychczas. Dlatego sobie na spokojnie za chwilę zresetuję to wszystko. Tachograf już na młotki wrzucam i za chwilę odjeżdżam spod rampy. Odjeżdżam spod rampy, zamykam naczepę, ustawiam temperaturę na 7 stopni, pomarańcz, papryka i ruszam w trasę. Dzisiaj trasa Sieroniowice, czyli o kierunek Strzelce Opolskie, autostrada. Jutro zrobię na spokojnie trasę w kierunek Słomniki lokalnymi drogami. Załadowany będzie dosyć, bo będę miał 17 do 19 ton. Także teraz robię reset spalania. To jest całej trasy, to sobie zostawię i to usunę. Na szybko jeszcze Wam powiem dokładnie, jaką mam wagę. Papryka mam 6 ton, pomarańcz mam 2 tony, mam 8 ton. Mam 8 ton ładunku i to jest waga netto. Musimy jeszcze doliczyć opakowanie 600 palety, tona. Max 10 ton ładunku mamy na sobie. W takim razie, bez zbędnego przedłużenia, kierunek Strzelce Opolskie, lecimy w trasę. I tak to wygląda. Stoję pod rampą. Jeszcze tego klina wezmę, bo za brak klina chłopcy na tej firmie mandaty wlepiają kierowcom. Buty już są założone, teraz wchodzę na magazyn. Ściągam tyczki. I będę rozładowywać. Lecimy dalej. Jestem rozładowany, więc wracam teraz na bazę te 80 km na pusto. Aż jestem, powiem Wam, ciekawy, jak to wyszło z tym spalaniem. Już Wam pokazuję. Nie, to było tu, tylko tu. Więc tak, najważniejsze, prawie 80 km, jeżeli chodzi o długość trasy. Czas, no to tak, średnia prędkość, no 60 na godzinę, bo jechałem miasto, później jechałem 86, tak, autostradą. Nie dało się szybciej jechać, no bo przecież... Kurczę, wszystkie ciężarówki po drodze jechały. Zużycie paliwa. No, tu najważniejsze jest to. Widzicie to? 27 litrów. 27,5 litrów spalanie z wagą 10 ton prawie. Jeszcze sprawdzę ten drugi dystans, czyli 332 km. Średnia prędkość, zobaczcie, 43 km, bardzo niska. Zużycie paliwa 30,5 litra. Zajechałem na bazę, czas sprawdzić, jakie obecnie jest spalanie. Oczywiście to jest głównie cykl autostradowy z ładunkiem 10 ton. Tak to się prezentuje na komputerze. Długość trasy 155 km. To nie interesuje mnie. Średnia prędkość, no to prawie 60 km. Zużycie paliwa 39, czyli średnie spalanie wyszło 26 prawie litrów. Jeżeli chodzi o całą trasę, odkąd odebrałem samochód z warsztatu, pokazuje mi 29 litrów. Wynik jest jak najbardziej na plus. Witajcie, witajcie. Kolejny dzień. Już zatankowany. Na ten moment bardzo długo, słuchajcie, czekałem. Jestem już na bazie, dojechałem, skończyłem trasę, czyli teraz sprawdzimy tak naprawdę, jakie jest spalanie przy przewożonym ładunku prawie 20 ton i powrocie na pusto. Trasa 100 km w jedną stronę. Zaraz sobie sprawdzę, jakie spalanie wyszło. Przypominam, że przed wymianą wtrychów to było ponad 50 litrów, a teraz sprawdźmy, jak to wygląda na komputerze.
A więc spalanie to 37,4, to jest średnie. Słuchajcie, to jest średnie spalanie. Prędkość 60, prawie 3 na godzinę, tak, zużycie paliwa, trasa prawie 200 km i spalanie 37 litrów. To jest 15 litrów mniej niż wcześniej, jak jeździłem. Dużo! A teraz sobie sprawdzę, jak wygląda to od początku wymiany wtrysków. Średnie 32 litry. No, jest. Jest moc. Sami widzieliście, jak to wygląda, jeżeli chodzi o temat spalania na trasie autostradowej i na trasie po drogach lokalnych. Kończę ten odcinek, żegnam się z Wami. Oczywiście miłego, spokojnego dnia życzę Wam i do następnego materiału. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.